dzisiaj na szybko. Spacerowałem i uderzyło mnie mocno, do czego można porównać życie w ciągłej niepewności na wspomnienie nieprzewidywalnych i małodusznych zachowań opiekunów z przeszłości. Moje życie jest w dużej mierze, było jeszcze w dużej mierze, jest jak życie kogoś w celi śmierci. Wiesz już, że jesteś skazany. Jak słyszysz strażnika, to nigdy nie wiesz, czy przynosi ci jedzenie, czy cię zabiera na spacer, czy może ci powie, że jednak w twojej sprawie coś tam się zmieniło, jakimś cudem nie będziesz stracony, czy może wreszcie bierze cię na tą cholerną egzekucję. I każdy dzień to jest taka ciągła szarpanina nerwów. Ktoś się zbliża i masz skrajne możliwości, czego się spodziewać. Żeby to wytrzymać, trzeba naprawdę się zamknąć. Trzeba naprawdę żyć na wyparciu, żeby nie oszaleć. Czemu mówię o celi śmierci? Ponieważ słyszałem takie rzeczy, co to mi będzie robione, jak się nie ogarnę. Powiedziałem, że nie jestem w stanie się ogarnąć, ale nikt mnie nie słuchał. Więc wyrok był jasny. Śmierć. Lub coś porównywalnego. Na razie więcej nie jestem w stanie powiedzieć. To było szybkie. Nie mam za bardzo z kim gadać o takich rzeczach przykrych dla moich bliskich. Nie chcę gadać publicznie, ale po prostu nie mam komu. Teoretycznie mogę rozmawiać, ale przez te wszystkie lata podświadomość bardzo się broni, żeby rozmawiać z bliskimi. Łatwiej mi jest powiedzieć już i popchnąć w internet. Tak jakby społeczność, jakaś większa, bardziej anonimowa społeczność miała mnie ochronić przed tym. Tak jakby bliscy chcieli się mścić za to, że jestem wobec nich szczery. Myślę, że dokładnie tak to właśnie. No bo to od bliskich dostałem wyrok. Między innymi za gadanie, za marudzenie. Więc nie chcę im iść i znów marudzić. Czas powiedzieć innym. Może oni chociaż wezmą mnie w obronę. Takie mam poczucie. Jeżeli ktoś mi zarzuci, że to nielogiczne, to się zgadzam. Tak, mózg nie jest logiczny. On po prostu jest. Działam z tym, co mam. Jak umiem. Ktoś mógłby zauważyć, że przecież moi bliscy robią postępy. Moi rodzice mocno się zmienili. Czy teraz zostało to odkręcone? Jeszcze nie. To się dopiero zaczyna odkręcać. Wiele rzeczy zapewne się na to złożyło. Po pierwsze, to co się we mnie wtłaczano przez dekady, nie odejdzie tak szybko. Po drugie, na bieżąco przez te dekady tak naprawdę nigdy nie przyznano, że to co mi robiono było niewłaściwe. Raz, może dwa razy usłyszałem przeprosiny. Bezpośrednio po jakiejś awanturze. Nieco częściej były sytuacje, że mówiono, nawet przytulano i mówiono, no ale wiesz, że ja cię bardzo kocham. Więc to brzmiało takie, mimo że cię źle traktuję, znaczy to nie było źle, w sposób przykry, ale konieczny, ale to z miłości, czyli w ramach miłości muszę się pogodzić z tym, że będę właśnie tak traktowany. To było jeszcze gorsze, bo to oznaczało, że nie ma alternatywy. Może być tylko gorzej. Trzecią rzeczą jest to, że z powodu niekonsekwencji i nieobliczalności moich rodziców, to ich zapewnienia, że będę bezpieczny, straciły na znaczeniu. Co mi po zapewnieniach, skoro nic lub prawie nic z nich nie wynika. Jeżeli jakieś by były, jeżeli by rzeczywiście im powiedziano, że teraz już będę traktowany inaczej. Nauczyłem się, że niby tak, ale do tego stopnia, że zaczęło do mnie w końcu docierać, że oni chyba sami do końca nie wiedzą, co mówią. W miarę jak dorastałem, ale to długo trwało. Zacząłem zauważać, że nie należy ufać, trzeba polegać na sobie bardziej. Co
Zaskakuje mnie, jak czasami dzieci, widzę po swoich, powoli się uczą i ślepo ufają, wolą się irytować na rodzica, niż wyciągnąć logiczny wniosek, że on jest niegodny zaufania i trzeba polegać bardziej na sobie. Jest coś takiego, w takim wyuczeniu, że jest się bezwolną ofiarą. Mi się to kojarzy z takim podejściem, które często na mnie stosowano: nie dyskutuj, tylko słuchaj. Ale widzę, że osoby o całkiem silnej osobowości też to mają, i to w sytuacji, kiedy rodzic nie jest wcale aż tak brutalny, aż tak agresywny. Nie wiem, to jest, mam wrażenie, objaw takiego bezradności umysłu dziecka, które jest zaprogramowane na zaufanie wobec rodzica. I ten rodzic w pewnej sytuacji może działać jak taki wytrych. Wykorzystuje ten mechanizm nieświadomie, nawet nieświadomie. W taki sposób, że to dziecko do końca, albo przez bardzo długi czas będzie zależne. Wydaje mi się, że to jest właśnie kolejny element takiej niestabilności rodzica, że z jednej strony jest brutalny, a z drugiej nadopiekuńczy. I to strasznie rozwala umysł, powodując patologiczne przywiązanie. Czym by tu zakończyć? Nie wiem. Ładna pogoda. A za mną, nie wiem, czy to będzie widać. O, są. Łabędzie. Ze swoimi dzieciakami.